Dawno temu żył stary pasterz, który lubił wpatrywać się nocami w gwiazdy i dobrze znał ich wędrówki. Wsparty na swej lasce, wzrokiem utkwionym w gwiazdy, pasterz stał kiedyś długo bez ruchu. On przyjdzie, powiedział. Kiedy przyjdzie? Spytał go wnuczek. Niedługo. Inni pasterze śmiali się z niego. Niedługo, szydzili. Mówisz tak od tylu lat. Starzec nie dbał o ich szyderstwa. Zasmucała go jedynie wątpliwość, jaką dostrzegał w oczach własnego wnuka. Gdyby umarł, kto powtarzałby przepowiednie proroka? Oby on nadszedł szybko. Serce starca przepełnione było oczekiwaniem. Czy on nosić będzie złotą koronę? Pytanie wnuczka przerwało jego rozważanie. Tak. A srebrny miecz? Tak. A płaszcz purpurowy? Tak, tak. Wnuczek był zadowolony. Chłopiec siedział na kamieniu i grał na flecie. Starzec słuchał. Malec grał każdego dnia lepiej. Jego muzyka stawała się coraz czystsza. Ćwiczył rano i wieczorem, codziennie. Chciał być gotów, gdy nadejdzie król. Nikt nie umiał grać tak jak on. A czy zagrałbyś również królowi bez korony, bez miecza i bez purpurowego płaszcza? Zapytał starzec. Nie, odpowiedział wnuk. Król bez korony, miecza i bez purpurowego płaszcza, jak mógłby wynagrodzić jego granie? Z pewnością nie złotem i srebrem. Król z koroną, mieczem i płaszczem purpurowym mógłby uczynić go bogatym, a wtedy inni zdumieliby się ogromnie i zazdrościliby mu. Stary pasterz był smutny. Ach, dlaczego przyrzekł wnukowi to, w co sam nie wierzył? W jaki sposób miałby król przybyć? Na chmurach z nieba, z wieczności? Czy byłby dzieckiem, biednym czy bogatym? Z pewnością bez korony, bez miecza i bez purpurowego płaszcza, a jednak byłby możniejszy od wszystkich innych królów. Jak przekonać o tym wnuczka? Pewnej w nocy na niebie pojawiły się znaki, których dziadek od tak dawna poszukiwał. Gwiazdy świeciły jaśniej niż zazwyczaj. Nad miastem Betlejem świeciła wielka gwiazda. Ukazali się aniołowie i powiedzieli: nie bójcie się, dziś narodził się wasz Zbawiciel. Chłopiec pobiegł naprzód ku światłu. Pod płaszczem na piersi miał flet. Biegł jak tylko mógł najszybciej. Przebiegł jako pierwszy, patrzył na dziecko, które leżało w żłobie i zawinięte było w pieluszki. Mężczyzna i kobieta wpatrywali się w nie z radością. Inni pasterze, którzy dotarli za nim, uklękli przed dzieciątkiem. Dziadek adorował je. Czy to był właśnie król, którego przyrzekł mu dziadek? Nie, to musi być pomyłka. Nie będzie tu grał. Odwrócił się rozczarowany i pełen złości. Odszedł nocą. Nie zobaczył ani ogromu nieba, ani aniołów, które przelatywały nad stajenką. Ale potem posłyszał płacz dziecka. Nie chciał go słuchać. Zatkał sobie uszy i uciekł. Ale ten płacz prześladował chłopca. Chwytał za serce, aż wreszcie zmusił do powrotu do stajenki. I oto znalazł się tam po raz drugi. Zobaczył, że Maryja, Józef i pasterze byli przestraszeni i starali się pocieszyć płaczące dzieciątko. Ale na próżno. Co mogło stać się dziecku? Wyciągnął flet spod płaszcza i zaczął grać. Dziecko uspokoiło się natychmiast. Ucichło łkanie. Spojrzało na chłopca i uśmiechnęło się. Wówczas pastuszek uradował się i poczuł, że ten uśmiech ubogacił go bardziej od całego złota i srebra świata. Jaki morał płynie z tej opowieści? Ano taki, że właśnie na Pana Jezusa ludzie czekali i myśleli, że przyjdzie wielki król, zwycięski, ten, który podburzy i poprowadzi wszystkich do walki z okupantem Jerozolimy, który wyzwoli ten naród. Myśleli, że to będzie król taki w rozumieniu ludzkim, waleczny, odważny, zaradny, a tymczasem przyszedł Jezus Król jako małe dziecko urodzone w betlejemskiej stajence. Chyba nikt się nie spodziewał, że ten król właśnie będzie takim małym dzieckiem, a jednak urodził się nie tylko król i Jerozolimy, ale urodził się
prawdziwy król świata. Moi drodzy, czasem to, co małe i niepozorne, może mieć większą wartość niż wszystko, cokolwiek sobie wyobrażamy. Jezus jest tego najlepszym przykładem. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.